Dostaję sporo pytań o trening kapturów, dlatego dzisiaj powiem, co ja uważam jest najskuteczniejsze w treningu mięśni czworobocznych grzbietu. Przede wszystkim uważam, że używacie zbyt dużych ciężarów, dlatego nie możecie maksymalnie spiąć tych mięśni. Dlatego pierwsza rada, zmniejszyć obciążenia. Dwa, robić dłuższy zakres ruchu i skupić się na tym, żeby napinać te mięśnie maksymalnie. Jeśli chodzi o trening czworobocznych, uważam, że lepiej trenować je częściej, natomiast przy małej ilości serii. Jeśli ktoś ma słabe kaptury, proponuję trenować je i po barkach, i po plecach. Jedno ćwiczenie, ciężkie, 3-4 serie w zupełności wystarczy, a czasami na przykład można sobie zrobić drugi raz w tygodniu jedno ćwiczenie ciężkie, drugie lżejsze, albo w super serii ciężkie z tym lekkim. Dzisiaj pokażę Wam nowe ćwiczenie. Uważam, że jest najlepsze, jeśli chodzi o czworoboczny, który nadaje całą górną część mięśni kapturowych, a potem przejdziemy od razu w specjalnie do noszenia sztangielek wzdłuż tułowia, który rozbudowuje świetnie tą część taką przykrytego słupie, czyli dolną część czworobocznych i tą część przykrytego słupie. To co powiedziałem wcześniej, ciężar nie jest zbyt wielki, po to żeby kontrolować ten ruch. Uchwyt taki mniej więcej na szerokości barków. Starajcie się od razu delikatnie upiąć ręce w łokciach i stąd nie tylko unosicie barki do góry, ale również podciągacie sztangę do pasa. Nie tylko takie krótkie podrygiwanie, ale długi w całym zakresie ruchu. Idziemy na drugie ćwiczenie. Teraz zwróćcie uwagę, jak prowadzę sztangierki. Nie tylko góra-dół, ale staram się cofnąć do tyłu, ściągając łopatki. Ściągnięcie i zdjęcie. Jak widać, wchodzi do góry.